Komisariat w Wojniczu otrzymał zgłoszenie od kobiety, której grób bliskich został okradziony. Zdenerwowana, dzwoniąca z terenu cmentarza pani stwierdziła, że kiedy poszła po wodę, z nagrobka zniknęła związanka kwiatów. Chwilę później na wojnickim cmentarzu pojawili się policjanci. Zatrzymali mężczyznę, który, jak się okazało, ze skradzioną wiązanką próbował opuścić cmentarz. Jakby tego było mało, w bagażniku jego samochodu mundurowi znaleźli kilkanaście wiązanek, których pochodzenia nie był w stanie podać. Wśród nich okradziona kobieta rozpoznała swoją własność. 53-letni mieszkaniec Powiśla Dąbrowskiego usłyszał zarzut ograbienia miejsca spoczynku zmarłego, za który grozi mu nawet do 8 lat za kratami. Policjanci poszukują właścicieli skradzionego mienia. Kilka wiązanek zostały już zwróconych. Pamiętajcie, zachowajcie czujność. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Chcących dorobić kosztem innych nie brakuje na cmentarzach.